Dzień dobry, Tomek Kutera. Konrad Hillebrand. Poligamia.pl. Teraz jest czas na dowcip początkowy. A tak, więc dowcip polega na tym, że Tomek mówi, że... Jesteśmy szarzy niczym. A ja mówię, haha, niczym Gandalf przed spotkaniem z Balrogiem w Mori. Politydzień to podsumowanie informacji świata gier. Zapraszam. Weekend 29-30 września. City Interactive zamyka swój katowicki oddział. Był to oddział odpowiedzialny za grę Dogfight 1942, czyli zręcznościowy symulator lotnictwa. I tu to mi się wcina. Że latasz samolotami i strzelasz. Dokładnie tak. I to była gra, która powstawała strasznie długo i kiedy wreszcie powstała, to okazało się, że jest to związane także ze zwolnieniami, co jest przykre. Tak, jest zwolniono podobno około 90% pracowników katowickiego studia. No cóż, dawno nie słyszeliśmy o żadnych kłopotach w polskiej branży, więc być może wszystko nie jest aż tak różowe, jak czasami się wydaje niestety. Poniedziałek, 1 października. Ile osób potrzeba, żeby odświeżyć Morrowind? Ponad 100. Jest taki super mod, który jest matką wszystkich modów do Morrowinda, gry, która ma już, o Jezu, ile lat, strasznie dużo lat. I oni usiedli, zebrali wszystkie jakieś różne mody graficzne, artystyczne, jakie wyszły i zebrali je w jeden mega mod, który sprawia, że Morrowind wygląda trochę ładniej niż wcześniej. A są tam jeszcze jakieś nowości oprócz tego, że wygląda lepiej? Jest nowa tekstura na mieczu. A, no to zawsze coś. A czy moderzy ubierają się modnie? Wtorek, 2 października, już 1 000 000 Polaków jeździ czołgami. Trochę za nie mówiłem, ale jest to no, prawie 1 000 000 Polaków, bo oficjalnie mówi się, że zarejestrowanych graczy World of Tanks, zarejestrowanych kont, jest 1 000 000. Co w Polsce? W Polsce, a na świecie 40 milionów. Czyli strasznie dużo osób gra w te World of Tanks. Czyli strasznie dużo osób lubi jeździć czołgami i my tam jesteśmy całkiem sporą potęgą. Więc cóż, wygląda na to, że pewnie scena się będzie jeszcze bardziej rozwijać, zwłaszcza kiedy ukaże się World of Warplanes i ta gra o statkach, która zmieniała 3 razy tytuł. Środa, 3 października, pojawiło się oprogramowanie na Steamie wreszcie. Tak, i to jest duża rzecz, bo Steam jest największą na świecie platformą do grania i wszyscy uwielbiają kupować gry na Steamie podobno, a teraz nagle się okazuje, że w podobnie łatwy sposób będzie też można kupować programy. I jakie programy już można kupić? Podobno takie do tworzenia gier, aha, że Valve sprzedaje programy do robienia gier, żeby ludzie robili jeszcze więcej gier, które będzie można sprzedawać na Steamie. Wow! Czwartek, 4 października, Cliffy B. opuszcza Epic Games. Kim jest Cliffy B. i kim jest Epic Games? Cliffy B., Clifford Bleszyński, tak, zrobił kiedyś super grę, jaką był Jazz Rabbit. Potem także współpracował przy kolejnych Unrealach, a potem także był jedną jakby takich twarzy głównych projektantów z serii Gears of War, więc spod jego łapy wyszło kilka fajnych gier. I teraz opuszcza Epic Games, czyli firmę, której był twarzą w pewnym sensie. Zresztą miał nawet taki pseudonim, właśnie Cliffy B. Wszyscy wiedzieli, że to jest Cliffy B., a nie Clifford Bleszyński. Robili sobie z nim zdjęcia na targach. Przytulali się do niego. Już nie będzie można sobie z nim zrobić zdjęć na targach. Nie, no, bo może pojeździ na jakieś targi. Na razie opuścił branżę gier i nie wiemy, być może założy jakieś studio z Peterem Molino, ale na razie... Albo zajmie się ogrodnictwem. Być może. Piątek, 5 października. Trochę w to nie wierzę, ale Retro City Rampage ma wreszcie datę premiery w Stanach Zjednoczonych. Mam wrażenie, że jest to informacja, którą podawaliśmy już 10 razy i za każdym razem ta data premiery się zmieniała. Tak, więc ja jeszcze raz powiem, co to jest Retro City Rampage. Retro City Rampage to jest 8-bitowy hołd dla Grand Theft Auto, czyli gra, która zaczęła jako taka 8-bitowa wizja GTA, a potem rozwinęła się do tego stopnia, że pojawiły się tam rozmaite nawiązania do starych gier, na przykład z NES-a, czyli, nie wiem, grzybki z Mario, etapy podwodne z Mario i tak dalej, jest strasznie rozbudowaną grą i strasznie czekamy, aż wyjdzie i wreszcie ma datę premiery, znaczy po raz 10 ma datę premiery, ale mam nadzieję, że tym razem prawdziwą. Otóż już 9 października ma pojawić się na amerykańskim PSN-ie, a kiedy w Europie? Na PSN-ie? Podobno pod koniec października. Natomiast na PC ma też się pojawić 9 października, więc na PC pojawi się pewnie na całym świecie jednocześnie, bo tak zwykle bywa. Pewnie tak. A już jutro warto wybrać się do Multikina Złote Tarasy. Ale po co? Znaczy, jeżeli jest, słuchacie tego dzisiaj, to dzisiaj, bo w sobotę. W każdym razie jest World Cyber Games, polskie eliminacje, czyli... Polscy gracze w takich grach jak StarCraft 2, FIFA 12, Warcraft 3 i World of Tanks cały będą... ten 1 000 000 tych graczy, czy to mniej? Trochę ich mniej. Będą się ze sobą zmagać i zwycięzcy tych zawodów pojadą na światowe finały World Cyber Games do Chin w listopadzie. Więc to jest takie najbliższe, co możemy mieć do cyberolimpiady. E-olimpiady. E-sportowej olimpiady. W Polsce? No nie, to są eliminacje, ale jak oni potem pojadą do Chin, to tam będą na olimpiadzie. E-olimpiadzie.
I to już wszystko w tym politygodniu. Na koniec nie mamy żartu, bo byście tego nie wytrzymali. Więc po prostu się pożegnamy. Tomek Kutera, Konrad Hillebrand. Do zobaczenia za tydzień.